Natomiast nie zmienia to faktu, że dalej uważam, że każdy powinien sobie wstrzykać, co tylko uważa za słuszne, bo to jest jego organizm, jego strzykawka i czy ma tam w środku jakąś jedną substancję, drugą czy trzecią, to mnie to w ogóle nie interesuje. Jeżeli kogoś napadnie, to powinien zostać zastrzelony i problem w ten sposób powinien się rozwiązać, natomiast trzeba go najpierw zastrzelić, tą osobę.